Jeśli zaś sprawa tyczy braku wniosków, interpelacji, no jest to pewna uciążliwość. W związku z tym, z tego co wiem, grupa radnych postuluje zwołanie sesji przez przewodniczącą Rady Miasta, w której tego typu pytania, tego typu wnioski będziemy mogli kierować. Też postanowiłem wystąpić do radnych o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, pozwalających ustawowo radnym zwołać taką sesję, ponieważ ponad miesiąc temu nie ma sesji ustawowej, to znaczy takiej, gdzie radni mogą składać interpelacje, pytać o ważne tematy dotyczące mieszkańców i życia miasta. Ja chcę powiedzieć, że mamy dyżury jako radni w poszczególnych dzielnicach miasta, a nie możemy tych uwag poszczególnych mieszkańców przekazać w interpelacjach na sali sesyjnej. Między innymi ta inicjatywa się spotkała z takim dużym zrozumieniem wszystkich radnych, bo podpisało prawie 20 radnych, a nawet nie do wszystkich zdążyłem się zgłosić. Dotychczasowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Miasta ubezwłasnowania radnych, a przede wszystkim uniemożliwia wykonywanie swoich statusowych obowiązków, czyli reprezentowania społeczeństwa Bydgoszczy właśnie tutaj w Radzie Miasta. Dlaczego? Dlatego, że nie możemy wówczas rozwinąć programu sesji Rady Miasta bez zgody wnioskodawcy, w tym wypadku prezydenta, o punkt wnioski, interpelacji, zapytania. A więc inicjatywa musi przejść w ręce również i radnych, aby taki punkt zaistniał i mogli wyartykułować te problemy, które jeszcze bydgoszczanie dzisiaj nam sygnalizują. Nie ma radnego, który miałby inne zdanie. Myślę, że po to jesteśmy tutaj, żeby reprezentować Bydgoszczan i nie wyobrażam sobie, żeby już od półtora miesiąca nie można było zadać pytania prezydentowi o czasami drobne, ale bardzo ważne dla mieszkańca miasta Bydgoszczy rzeczy. Po rozmowie z poszczególnymi radnymi doszliśmy do wniosku, że kurier ratuszowy jest to materiał tendencyjny, niestety namierzony na kampanię wyborczą i uważamy, że co najmniej jako Rada Miasta powinniśmy się zająć dyskusją na temat tego wydawnictwa.